Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Mamy ciągle do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie. Dzisiaj jest 20 czerwca 2023 roku. Z małym opóźnieniem, no może z dużym nawet opóźnieniem, będziemy podsumowywać to, co wydarzyło się w maju 2023 roku, ale też sporo tematów, które pojawiły się już w czerwcu. Będą zasygnalizowane. Ja tylko przypomnę, że dzisiejsza audycja jest nagrywana na żywo podczas spotkania w komunikatorze internetowym i zapraszam do, do udziału w tych, w tych nagraniach, bo każdy może dołączyć, każdy może komentować na bieżąco. Jest godzina 14:05 już w tej chwili. Spotkaliśmy się dzisiaj z Łukaszem Witkowskim. Cześć Łukasz. Halo, halo. Cześć. Jesteś. No to dobrze. I z jest, Konradem. Cześć. I z Konradem. Cześć, Konrad. Cześć, cześć. Witam. Oj, cześć. chyba duże opóźnienie jest. No ale tak to bywa z komunikatorami internetowymi. Mamy sporo rzeczy wypisanych tutaj do omówienia. Najpierw opowiemy o Aufoniku. Jakieś nowe zmiany są, powody zamykania podcastów we własnej aplikacji, polecany podcast przez stronę w katalogu na podcasty info o YouTubie troszeczkę pomówimy, bo rzeczy się pojawiły też ostatnio dotyczące YouTube'a. Praca w podcastingu będzie też tutaj opowiemy jak można się zgłosić samemu i jak można wyszukać różne oferty. No i to, co się zmienia w Pocket Casts, też omówimy to, co się pojawiło na blogu, bo tak naprawdę to, te zmiany się jeszcze nie pojawiły chyba w, tym, w tej przeglądarce. I oczywiście statystyki. Łukasz tutaj nam e, też dopisał coś, także tak, dzisiaj będą troszeczkę wzbogacone statystyki. Bardzo się cieszę w związku z tym. No i co, przechodzimy do pierwszego tematu. A jest nim Auphonic, który automatycznie generuje... Notatki, robi streszczenia i tworzy rozdziały. Coś, co jest, wydaje się, no, bardzo przydatne i pomocne. Ja tego nie sprawdziłem, nie, nie mam jak tego sprawdzić, ponieważ um, jest to, to opcja dostępna dla tych, którzy płacą za Alfonika. Um, nie wiem, ty Konrad, pewnie też tego nie sprawdziłeś, prawda? Nie, nie, nie. Ja też nie korzystam z Ofonika. Więc to po... robię samodzielnie. Więc musimy poprosić Teresę Drozdę, która robi drozdowisko. Ona ma, wiem, że ma wykupioną tą funkcję płatną. Czy te nowe funkcje się do czegokolwiek przydają? Bo no, mi się na przykład bardzo przydaje czat GPT do tego, żeby zrobić opis odcinka nauki XXI wieku. Robię to od jakiegoś czasu. I bardzo ładnie to wychodzi. Najpierw robię transkrypcję na język polski przy pomocy tego urządzenia, czy znaczy tego oprogramowania online MyGoodTape, które gorąco polecam. Jest darmowe do pewnego stopnia. Potem, no niestety nie całą transkrypcję, bo się nie mieści, wrzucam do czata GPT z prośbą o to, żeby wygenerował opis i tytuł odcinka, który będzie dopasowany do odbiorców takich jak Spotify, odbiorcy Spotify na przykład, prawda? I bardzo to ciekawie wychodzi. Mogę Wam się pochwalić, że ostatni odcinek w ten sposób wygenerowany tytuł, Trochę, trochę mi się nie podobał, ale przemogłem się i zostawiłem taki tytuł, oczywiście z drobną poprawką. I statystyki tego odcinka są rzeczywiście wyższe. O dziwo. Może nie o dziwo, właśnie, tylko, tylko tak, tak, tak może nam pomóc sztuczna inteligencja i ChatGPT. GPT. Tak mi się wydaje, że może pomóc. No nie wiem, czy te doświadczenia. W AUFONIKU, które wydaje się bardzo ciekawym rozwiązaniem, A też no, jak gdyby zaoszczędzającym czas, bo ja to muszę najpierw właśnie robić transkrypcję, potem wrzucać to do czata GPT. No i to trochę trwa. A tutaj tak jak widzę, wszystko naraz będzie w dodatku. Jeszcze rozdziały ustalone, coś, czego nie próbowałem przez ChatGPT. GPT. To znaczy, próbowałem, ale wychodziły te rozdziały bardzo gęsto, albo jakoś tak niedopasowane jednak do tych treści. Także e, Teresa, czekamy w takim razie na informacje od ciebie, jeśli słuchasz, czy e, mogłabyś dla nas przetestować tą, tą funkcję Eufonika, bo wydaje się bardzo ciekawa. No to przechodzimy do kolejnego tematu w takim razie. Mamy do czynienia nie. z Nie to o, miał być ten sygnał. Tak. Mam tutaj kilka przycisków na, na mikserze. Powody zamykania podcastów we własnej aplikacji na przykładzie Denmark Public Radio Radio. To jest taki przyczynek do dyskusji o tym, czy podcasty są otwarte. czy, po, czy definicja się zmienia, że podcasty to już nie tylko otwarte podcasty, ale też te zamknięte na platformach. No najwyraźniej wygląda na to, że definicja nam się rozszerza na też te zamknięte podcasty na platformach, ale artykuł, który tutaj pokazuje, może wiele wyjaśnić, skąd się to bierze, skąd taki pomysł się bierze tych organizacji. Może ja pokażę to. Na wideo, na zaraz, zaraz, gdzie to będzie? To będzie chyba tu. Dobrze, to był Alfonik. To jest ta informacja, która jest właśnie zamieszczona w podnios.net. Tu jest przetłumaczona ta informacja. Nadawca publiczny w Danii ma usunąć niektóre ze swoich popularnych podcastów z otwartych platform. Nowe odcinki jednego z bardziej popularnych podcastów będą dostępne tylko w aplikacji własnej nadawcy, a wkrótce pojawią się tam inne programy. Nadawca twierdzi, że aplikacje do podcastów faworyzują płatne treści i mówi, że jest to okazja dla Duńczyków, aby dowiedzieć się więcej z duńskiego radia publicznego. To, że faworyzują płatne treści, no to jest bardzo ciekawa rzecz. Prawdopodobnie, no na przykład, Apple Podcasts przecież umożliwił. Zarabianie na, na treściach, które się publikuje, i prawdopodobnie to jest, jak gdyby, no, przyczynek do tego, właśnie, że, że będą faworyzować te treści, na których Apple może zarabiać. No, trudno się dziwić, prawda, z czegoś musi żyć, ale, ale jest to też taka, taka informacja, właśnie, dlaczego, dlaczego tak się dzieje. No, i tutaj pozostałe informacje, oczywiście, w notatkach. Które będą wysłane do subskrybentów newslettera, będą linki do tych artykułów. Nie będę tutaj więcej czasu tym tematem zajmował, tylko sygnalizuję, że jest no, taka informacja odnosząca się do tego, co my będziemy próbować zrobić, czyli takie, jak gdyby określenie standardów otwartego, podcastingu, bo wszystkie podcasty w katalogu polskich podcastów są właśnie w tym standardzie otwartego podcastingu, tych za paywallami czy za w zamkniętych platformach nie prezentujemy, no i będziemy się tego trzymać raczej na pewno. Dobrze, kolejny temat, może teraz kliknę już odpowiedni guziczek. Dobrze, udało się. Polecane. Przez anonimową osobę, która nagrała się korzystając z linku w. No w tytu, jak gdyby w opisie podcastu, może pokażę, jak to wygląda. Wchodzimy na stronę podcastu konkretnego w katalogu polskich podcastów. No i którykolwiek nie wybierzemy odcinek, to tutaj pojawia się Taki link y, na, tak, na, na jasno-żółto, może tak o, pomarańczowo trochę, pomarańczowy taki napis. Y, Wesprze jej dobrym słowem. I to był mój taki pomysł, żeby zachęcić słuchaczy do tego, żeby weszli na tą stronę. Wesprzeć dobrym słowem, i jak się wchodzi na tą, na tą stronę. To tutaj jest informacja o tym, w jaki sposób można wesprzeć dobrym słowem podcast. Nagrywając się na taki system, który nazywa się SpeakPipe. Robi się to klikając tutaj stop start recording. Nagrywa się, tak jak to widać, w tej chwili na YouTube. Możecie zobaczyć ten odcinek, chyba będzie umieszczony. Mamy tutaj do 90 sekund, żeby opowiedzieć coś o, o tym podcaście, żeby się przedstawić. No, a ta, ta osoba akurat nie przedstawiła się i nie powiedziała o tym. No i później to się wysyła, jeśli chce się dodać, właśnie e-mail albo. Tytuł, znaczy nazwę tego użytkownika, który poleca ten podcast, to tutaj można dodać, no i można wysłać. Ja wtedy dostaję to. No i posłuchajmy, co ma do polecenia nam anonimowa osoba. Cześć, chciałabym polecić Wam podcast Brzmi Hamsko. Uważam, że jest to. Totalna świeżość w całym morzu podcastów. Dziewczyny są bardzo szczere, bezkompromisowe i naprawdę nie obijają Pawełnę. Jest to taki podcast, który po prostu jest szczery, bardzo szczery. Możecie poznać widzenia dziewczyn na różne tematy. Są one bardzo otwarte. Bezkompromisowej i naprawdę jest to podcast bez cenzury. A co istotne, dziewczyny polecają co odcinek fajne tytuły książek, więc jeżeli ktoś lubi czytać, to będzie idealne, idealny podcast do, do słuchania. Podcast przypomnę pod numerem 9774. Może ja go wpiszę. 9774. Brzmi Chamsko taki tytuł jest pisane razem. No i z opisu możemy wyczytać, że to feministyczny podcast bez filtra, okraszony dawką humoru, tworzony przez dwie twórczynie Paulę oraz Martę. No, zachęcam do, do polecania innych podcastów w ten sposób, bo jak słyszycie, można w ten sposób dotrzeć do innych osób, które słuchają tego podcastu. Może nie wszyscy słuchają słuchacze, no ale, no ale zawsze jest to dodatkowe, dodatkowa jakaś promocja dla, dla tego, czego. Co lubicie słuchać, a to się wiąże z tym, że jeśli więcej osób będzie słuchać, to ten podcaster będzie miał większą motywację do tego, żeby tworzyć kolejne odcinki. I nie zapominajcie wesprzeć tego słuchacza nie tylko dobrym słowem, ale również być może jakimiś drobnymi wpłatami, które kumulują się i wtedy większość, no i wtedy, wtedy ten podcaster już naprawdę rozwija skrzydła. Dobrze, to już mamy ten temat. Teraz przejdziemy do tematów związanych z YouTube'em. Pierwszy temat dotyczący YouTube'a to jest taki dotyczący tego, na co pozwala YouTube, w, jeśli chodzi o sferę reklamy na swojej platformie. No YouTube, tak jak już mówiliśmy wcześniej, przygotowuje się do tego, żeby, żeby obsługiwać podcasty, obsługiwać podcasting. I jeszcze obiecuję, że będzie robił to na podstawie RSS-a. Nadzieje są duże, oczekiwania są jeszcze większe, natomiast na razie nie widać tego, żeby to było duże wsparcie, ale kroki w kierunku. Istnienia podcastów na platformie YouTube są widoczne. Moje kroki też, no bo właśnie ten odcinek nagrywany na żywo, też będzie umieszczony w YouTube, tak jak wszystkie poprzednie odcinki, ale ten będzie w formie wideo już. Znaczy, będziecie mogli mniej widzieć, natomiast słyszeć i też widzieć to, o czym mówimy. Także YouTube określił czym są segmenty spo sponsorowane, a czym są zwykłe reklamy. I w odróżnieniu od zwykłej reklamy, segmenty sponsorowane można umieszczać w YouTubie. Natomiast jeśli chodzi o zwykłe reklamy, to należy je zostawić dla YouTuba. Nie wolno ich umieszczać w swoich podcastach umieszczanych na YouTubie, ponieważ to się kłóci z polityką firmę, która chce sprzedawać reklamę za nas, jak gdyby i wyłącza nas z tych reklam. Więc yy, należy się liczyć z tym, że jeśli ktoś będzie umieszczał reklamy wewnątrz swoich podcastów, bez udziału YouTuba, no, że może być po prostu taki podcast wyrzucony z platformy YouTuba. No, i tutaj myślę, że warto zerknąć na te właśnie informacje, które mówią o tym, czym jest sponsorowa czym jest treść sponsorowana, a czym jest reklama, i doczytać dokładnie. Jeśli ktoś oczywiście używa takiej, tak, czy, czy zamierza używać reklam, czy treści sponsorowanych. Niebezpieczeństwo jest takie, że faktycznie na razie segmenty sponsorowane nie są objęte zakazem YouTube'a, natomiast można się spodziewać, że w niedużej przyszłości, w niedalekiej przyszłości, jak znajdą sposób na to, żeby, żeby to też ogarnąć, to prawdopodobnie mogą też te, tego zabronić youtuberom czy podcasterom, którzy publikują swoje podcasty na YouTubie i wtedy to może stać się już no, nieprzyjemną taką praktyką, która z, będzie no, jak gdyby próbowała troszeczkę zmonopolizować ten rynek dla reklamodawców. No na razie, na razie jeszcze tego się nie boimy, wszyscy chcemy być w YouTube, prawda i i powiedzmy, że, że to wszystko jest ok. Natomiast drugi, no oczywiście, linki do tych tematów wysyłam newsletterem. Jak tylko skończę publikację odcinka, każdy otrzyma linka do, do, do tych artykułów, o których mówimy. Natomiast jeszcze drugi temat YouTube'a, którego tutaj wcześniej nie wpisałem, dotyczy, dotyczy treści, które są uznawane przez YouTube'a za treści niezgodne z wykorzystaniem praw autorskich. Ostatnio dostałem kilkanaście kilkanaście wezwań takich od YouTube'a dotyczących moich starych odcinków podcastu, gdzie dostałem informację, że wykorzystuję prawa autorskie i że jakaś tam firma która ma te prawa autorskie, majątkowe, zastrzega sobie prawo, że ja nie mogę tego publikować i że mam się ustosunkować do tego i, i coś z tym zrobić. No i jest tam kilka opcji, ale ponieważ ja kupiłem tą muzykę z audiojungle.net. I mam na to dokument, i mam na to licencję, no to na, każdy taki wezwa, na każde takie wezwanie zgłaszam sprzeciw. Jest to dosyć żmudna praca, ale przygotowałem sobie już szablon odpowiedzi, który działa. To znaczy, nie wiem, dlaczego ta firma jak gdyby nie, nie jest w stanie zorientować się, że ten, ja jestem użytkownikiem, który kupił licencję na ten utwór, i już powinni mnie wyłączyć z takich, z takich zastrzeżeń, no ale nie robią tego, tylko znajdują kolejne treści w kolejnym odcinku i kolejny e-mail do mnie idzie, że, że wykorzystuję znowu ich prawa, ja kolejny raz odpowiadam, że mam prawa autorskie, że, że mam licencję wykupioną i podaję nazwę użytkownika, numer tej licencji, no i i i to po prostu w ten sposób dociera. I, i, I zazwyczaj to jest uwzględniane. Natomiast jest jedna taka sytuacja, dosyć ciekawa, o której już kiedyś mówiłem: że utwór, który wykorzystałem do sygnałówki nauki XXI wieku w 2010 roku, jak powstawała ta audycja, Wtedy uzyskałem zgodę w e-mailu od autora tej muzyki, który miał prawa autorskie, i ten utwór był opublikowany na licencji Creative Commons uznanie autorstwa. I on mi odpowiedział: Tak, no słuchaj, to jest na licencji CCBY, w związku z czym możesz używać tego, jak chcesz. No i ja używałem w ten sposób tych utworów. No, natomiast nie. Docierały do mnie też z YouTube'a informacje, że jakaś firma zaczęła tutaj też rościć sobie prawa do tego utworu i że żąda, żeby to usunąć. No i ja za każdym razem odpowiadam i znowu sobie szablon przygotowałem, że dostałem takiego e-maila, podaję treść tego e-maila no i będziemy czekać na kolejne odwołania. Ale ponieważ ta muzyka była. już postanowiłem zmienić sygnałówkę, no to, no to zrezygnowałem przy okazji z tej muzyki. Szkoda, bo była fajna, ale, ale no, takie właśnie są przeboje z, z YouTube'em. Także, także tutaj możecie mieć też ten problem, jeśli nawet korzystacie z muzyki, którą. Kupiliście w jakimś serwisie i macie do tego licencję. Konrad, się zgłaszasz chyba w temacie, także zapraszam, słucham Cię. Wiesz co, ja tylko chciałem dopowiedzieć troszkę do tego tematu związanego z licencjami, bo miałem też takie przeboje, że jakieś firmy mi się zgłaszały do moich własnych utworów, że mają prawa do, do, do moich własnych utworów, które ja sam sobie zrobiłem. I mogło mi dopiero wpisanie informacji o licencji do opisu filmu, którym to było. I tam opisałem, że muzyka jest moja własna, one jest na takiej takiej licencji, ja sobie sam zrobiłem tutaj nie wiem w razie czego okazuje nie wiem pliki źródłowe czy cokolwiek i od kiedy taki opis się znalazł, to przestały mi przychodzić właśnie te żądania zaprzestania, nie? albo żądania udziału w zyskach. Nie, niejako. Mm -hmm, Więc mm -hmm. tutaj pytanie, czy ty masz u siebie taką informację w opisie o tym, że muzyka jest na takiej i takiej licencji? Bo może to pomoże i nie będziesz musiał po prostu się cały czas z nimi szarpać. To znaczy, wiesz, jeśli chodzi o muzykę, którą kupiłem z, z Audio Jungle, to licencja nie zobowiązuje mnie do tego, żeby to opisać. To jest taka informacja, a ja nie chcę, żeby ta informacja znalazła się w opisie, bo wtedy inni też będą korzystać z tej muzyki i ona przestanie być taka oryginalna u mnie. I ja dlatego ją kupiłem, właśnie, licencję na tą muzykę, więc to jest no, trochę ujawnianie takich rzeczy, których nie chciałbym ujawniać. A... No tak, no ty masz trochę inną sytuację, bo w sumie mnie to nie przeszkadza, bo, bo, bo mi mojej muzyki nikt nie, nie zabierze. Nie? W sumie. No, no tak, no, więc jak gdybym podpisujesz, że, że to jest twoja muzyka. Czyli można się do ciebie zgłosić po muzykę w ogóle? Ty komponujesz coś, tak? No tak, są podcasty, które mają moją czołówkę muzykę. A, no widzisz, czyli Moje do Konrada wami. możecie się zgłaszać, e, jeśli <laughs> macie kłopot z tym, ale to ty może powinieneś się zgłosić gdzieś tam do YouTuba, że jesteś producentem, że, jesteś, że posiadasz właśnie prawa autorskie do tej muzyki, nie? Prawdopodobnie musiałbym sobie wyrobić jakieś takie ID. Oni mm -hmm. mają coś takiego, taki, taki profil, no i wtedy, gdyby ktoś korzystał z mojej muzyki, to ja bym dostawał pewnie jakieś tantiemy czy coś w tym rodzaju. No tak, ale no właśnie. nie wiem, czy też nie musiałbym założyć jakiejś znowu działalności gospodarczej, żeby nie, móc to jakoś nie. rozliczać. To od razu mogę ci powiedzieć, że do uzyskiwania przychodów z licencji. Spraw autorskich, nie potrzebujesz zakładać działalności gospodarczej, rozliczasz to w Picie na koniec roku. Tam jest specjalna rubryczka do wpisania przychodów z, z, no z, z, z licencji, bo licencja to nie jest działalność gospodarcza, bo to nie jest sprzedawanie to nie jest jak gdyby planowe działanie to ci się zdarza po prostu. To, to nie podlega pod, pod tą definicję działalności gospodarczej, w każdym razie. To widzisz, może to jest żyła złota, muszę się przyjąć. Myślę, że tak. <grymne> myślę, że tak. Szczególnie jeśli będziesz, będziesz prowadził taką działalność i, i dla innych te, te utwory jak gdyby produkował. To myślę, że rynek jest coraz większy na to i coraz większe zapotrzebowanie. A po tych moich problemach to też widać, że ja już zwróciłem się do znajomego, który jest kompozytorem, Bartosz Klimaszewski, komponuje fantastyczną muzykę. Żebym mi udostępnił właśnie jakieś fragmenty czy, czy utwory. On znalazł coś tam z szuflady, wyciągnął no i zacząłem z tego korzystać i już nie mam takich problemów z YouTube'em, więc będę chyba rezygnował z tych audio i tych innych, bo, bo to tylko dodaje, doda, dodaje pracy. A pracy mam i tak dużo bez tego, także... No, w każdym razie, jeśli macie jakieś doświadczenia, drodzy słuchacze, z tym, z tym YouTube'em i z innymi prawami autorskimi, no to będziemy wdzięczni, jak się z nimi podzielicie. Na przykład w odpowiedzi na newslettera, którego dostaniecie z tym odcinkiem 194. No dobrze, to przechodzimy do kolejnego tematu. W takim razie praca w podcastingu na całym świecie. To brzmi trochę abstrakcyjnie jeszcze jak na rynek polski, ale już możecie wyszukiwać czegoś interesującego dla siebie w serwisie podjobs.net. Podjobs.net. Tutaj można znaleźć firmy, które poszukują Producentów, poszukują marketingowców, poszukują edytorów, poszukują nie wiem, menadżerów wzrostu, jak <grytanie> to się nazywa. No, głównie oczywiście w Stanach Zjednoczonych, ale nawet w Chinach jest tutaj jakieś zgłoszenie, Los Angeles, Brooklyn, New York, London, London, Remote. Working, no remote, właśnie. Working with USA-based USA team. Koordynator operacji podcastowych. Ciekawe, co to może być. No, to, to są rzeczy, które możecie przejrzeć, żeby szukać dla siebie pracy, ale można również dodać swoją um, ofertę pracy. Więc to chyba tak mi się wydaje. See jobs every day, in your daily briefing. No tak, want a podcasting job. No więc można dodać też swoją ofertę pracy tutaj wpisując w te, w te notatki. No i to jest fajna jaskółka. Jeśli chcecie zatrudnić kogoś do swojego podcastu, polecam umieszczenie tutaj anonsu. Może być zupełnie po polsku. Nikomu to krzywdy nie zrobi. Znając y, autora tego, tej strony, James Creedland to jest y, twórca podcastu podnios.net, którego słucham regularnie i z którego mam większość informacji dla Was tutaj przytaczanych, to y, on najpierw będzie chciał z Wami pogadać troszkę, kim jesteście i czy nie będziecie tutaj psuć jego. Jego, jego portalu, więc przy okazji można z nim troszkę pogadać, porozmawiać. Oczywiście tekstowo, niekoniecznie od razu jakoś tam audio. No więc to, to, to warto zwrócić uwagę, zachęcam. Jeśli ktoś szuka pracy, to może tam się ogłosić, a jeśli ktoś poszukuje osób do pracy, to też może tam. Znaleźć. System się rozwija, strona się rozwija i będzie podejrzewam coraz więcej tych ofert. No bo i podcasting rośnie, o czym zaraz dokładniej powiemy w naszych statystykach. No i ostatni temat nam został, czyli wyszukiwanie według tytułów odcinków Pocket Casts. Napisałem sobie tutaj, że to jest niesprawdzona informacja, ale ja już sprawdziłem ją przed audycją. Spróbowałem wyszukać swój odcinek podcastu, wpisując w wyszukiwarkę jego tytuł, fra fragment tytułu właściwie. No i nie udało się. I Konrad, chyba też testowałeś to, tak? Tak, tak, tak. U mnie też na, na dwóch telefonach sprawdzałem, czy są jakieś aktualizacje. Nic nie było i mojego podcastu po tytule nie wyszukało, niestety. Może, może to dotyczy jakichś bas w takim razie, na razie. Tutaj na screenshotie macie przetłumaczony ten artykuł. Wyszukiwanie odlewów kieszonkowych. <laughs> tak Google to tłumaczy, ale ja się śmieję, bo, bo coraz rzadsze są te błędy Google, translatora i coraz lepiej się czyta te teksty, także jest to coraz lepsze rozwiązanie. No jeśli zobaczymy po angielsku, to ten artykuł można sobie całkowicie tutaj przeczytać. On również dotrze. Poprzez newslettera do wszystkich subskrybentów. Tak, Łukasz, bo podniosłeś rękę, coś też dodać? Jako ciekawostkę, takiego tipa, który może się przydać każdemu, e, chciałbym powiedzieć, że wielu podcastów, które odkrywam, które przeszukuję z naszego katalogu, nie ma w Pocket Cast. To jest mój taki podstawowy, podstawowa aplikacja do słuchania. No i chciałem podzielić się tipem, jak zrobić, żeby w jedną chwilę taki podcast pojawił się w aplikacji. Otóż wchodzimy na katalog podcast.info, znajdujemy ten podcast, który nas zainteresował i chcemy subskrybować go w aplikacji. Kopiujemy stamtąd adres RSS i wklejamy ten adres RSS do okienka wyszukiwania pocketcast. Klikamy ikonkę wyszukiwania i już po chwili podcast będzie dodany do katalogu pocketcast. Będziemy mogli go subskrybować dla siebie i w przyszłości będzie łatwiejszy do znalezienia dla innych. No właśnie, próbuję to zrobić w czasie rzeczywistym, ale nie udało mi się. Ale teraz, właśnie, jak możecie sobie zobaczyć, wszedłem na stronę pocketcasts.com. No tutaj trzeba się zalogować, bo chyba bez zalogowania się to się nie udaje, prawda? To wyszukiwanie. No i tak jak mówiłeś, tutaj w okienko wyszukiwania wklejam. Ten podcast, o którym wspomniała tutaj nasza słuchaczka, czyli brzmi chamsko. Skopiowałem tego RSS-a, co można było zobaczyć wcześniej. No i teraz go dodaję. No, on akurat został znaleziony. Ale właśnie wklepując tutaj, czy wklejając ten adres RSS. Wystarczy kliknąć Enter, i wtedy on będzie dodawał go do bazy danych w katalogu Pocket Casts. No Wiesz, właśnie, on chyba może być, bo ja, ja sobie na niego wchodziłem, go szukałem już Aha. aha. Po, po pocket castsem, a, a tutaj potwierdzam to, co mówi Łukasz. Ja, kiedy nie znajdowałem różnych podcastów, klejałem rzeczywiście RSS, i potem już nie było problemu ze znalezieniem. Do tej pory wprawdzie nie łączyłem tych dwóch faktów, ale rzeczywiście za każdym razem tak było, że kiedy wkleiłem tam RSS, to później już w drugim telefonie nie było problemu z wyszukaniem mm -hmm. tego podcastu, więc to faktycznie działa. Raczej. No czyli widać, że tą ja samą, o, przepraszam. Mm -hmm. czyli tą samą metodę stosują, co my właściwie. Tylko, że oni w okienku wyszukaj jest od razu dodawanie, prawda? Natomiast u nas jest specjalna stronka, może też pokażę to podcasty info. Jest tutaj strona Dodaj podcast w katalogu. I tutaj wystarczy właśnie wkleić adres do pliku RSS i tak samo on zostanie dodany. Więc to anonimowo, tak samo jak w Pocket Casts można dodawać. No i bardzo liczymy na to, że będzie więcej osób, które dodają swoje podcasty szczególnie. No, chyba już katalog nasz jest dosyć rozpoznawalny w Polsce, mam nadzieję. I coraz częściej rzeczywiście to się dzieje. Jak myślicie? Konrad, no, ja zauważyłem, no? że wpisując nazwę Nazwy podcastów. Bardzo często strona katalogu ma wysoką pozycję. To są nawet pierwsze miejsca, także na pewno jest użyteczny dla kogoś, kto szuka czasem konkretnych podcastów. No a przede wszystkim, tak jak ja to robię, do wyszukiwania nowych treści, nowych kanałów. Mhm. Mm mm -hmm. No, właśnie, staje się popularny. Ja nie rozumiem ciągle, dlaczego w tych katalogach, czyli pocket Casts, nie można sobie określić, że wyszukaj mi polskie podcasty, prawda? Ciągle, ciągle tego brakuje. Takiej prostej, wydawałoby się, funkcji. Może oni są tak bardzo anglojęzyczni, tak bardzo zapatrzeni w ten rynek anglojęzyczny, że nie zauważają, że są inne języki. No nie wiem, jak to inaczej tłumaczyć. Ale no dzięki temu katalog podcasty Info ma wielką przewagę nad innymi aplikacjami. No właśnie, właśnie, też tak myślę. I ciągle rośnie, i, a to dzięki Pawłowi, który, który od strony programistycznej nam bardzo pomaga. I muszę Wam powiedzieć, że niedługo szykuje się, no, nie powiem, rewolucja, ale duże udogodnienie. Dla, dla tego katalogu, które będzie widoczne na głównej stronie. Na razie jeszcze nic nie mówię, ale już, już jest bardzo, bardzo blisko. I Czyli to, to już. Będzie, tak to nie tak. będzie aplikacja na telefon, jeszcze. Nie, nie właśnie ja staram się unikać aplikacji na telefon, bo wydaje mi się, że wyświetlanie strony na telefonie zupełnie wystarczy. I nie potrzeba żadnej aplikacji. I do tego zmierzamy w katalogu polskich podcastów, żeby każda strona podcastu i żeby cały katalog wyświetlał się dobrze na, na telefonie, ale bez aplikacji, czyli po prostu z, z przeglądarki. I to chyba się sprawdza. Także, jeśli możecie sprawdzić też u siebie, czy to Wam zupełnie odpowiada w telefonach. Ja korzystam często i dosyć jest to intuicyjne i, i łatwe. I, no i dobrze działa chyba. Prawda? Jak myślisz, Łukasz? Ty korzystasz pewnie na okay. telefonie. Tak, ja się z tym zgadzam. Nawet przez długi czas e, funkcje słuchania e, ze strony podcastu info e, miało, e, lepsze, było lepiej rozwiązane niż aplikacja Radia 357, która e, nie potrafiła sobie poradzić ze słuchawkami Apple AirPods i nie potrafiła zastopować, zapauzować odtwarzania dźwięku, audycji po naciśnięciu słuchawek. Ten problem został wyeliminowany, ale po wielu miesiącach zbólnych próśb mm -hmm. do deweloperów tej aplikacji. A u nas to, to działa. Można sobie zastopować, przewijać do przodu, do tyłu. Także polecam. Mm -hmm, mm -hmm. No dobrze, to przejdziemy chyba do statystyk już w takim razie. Yy, mamy tutaj tak. Yy, od Łukasza dostaliśmy informację, to może ty przeczytaj, Łukasz, w takim razie, co? Możesz przeczytać? Jasne, jasne. <coughs> tak krótko chciałem podsumować, że w maju w katalogu, z moich wyliczeń, pojawiło się 209 nowych kanałów. W czerwcu. Już 63 i to na pewno jeszcze urośnie. A taką najciekawszą informacją jest to, że w, w maju przekro przekroczona została liczba 10 tysięcy pozycji w bazie danych. Czyli patrząc wstecz, od początku istnienia katalogu zostało dodanych już 10 tysięcy kanałów. Aktualnie e, tych aktywnych kanałów jest e, około 8 tysięcy. Ale tak jak posługujesz się często prezentując kanały tym kodem czterocyfrowym, mm -hmm. no to prezentując, odwołując się do tych najnowszych pozycji, to już nie będzie cztery cyfry, tylko pięć cyfr. Także e, tutaj nasze wspólne e, duże osiągnięcie. Z ciekawych informacji e, dodam jeszcze, że w katalogu podcastów lesnow.com to jest katalog dostępny również dla wszystkich, bo on tak się nie dzieli szczodrze kanałami, adresami RSS. Jak to u nas jest rozwiązane? Można wyfiltrować 9942 polskie kanały podcastowe. Czyli pokazuje to sporą różnicę między katalogiem no, podcasty Info 2000 ponad. na poziomie 2000 tysięcy. Z tych moich e, takich poszukiwań e, nowych kanałów podcastowych no, wynika, że katalogi między sobą e, nie są zsynchronizowane i są bardzo duże różnice. Wielu twórców e, tworzących kanały, korzystających z usługi Spotify for Podcasters, e, no, nie zdaje sobie sprawy. Że warto też dodać ten podcast do innych katalogów i bardzo duża ilość podcastów funkcjonuje tylko w ekosystemie Spotify. Natomiast te podcasty mają swoje RSS i można do tego dotrzeć, co czasem udaje mi się zrobić, no i dorzucić je do puli podcastów na stronie podcasty info. Ale nawet w katalogu Listen Notes są podcasty, których nie ma, oni też oferują stronę, gdzie można dodać anonimowo podcast i rozbudowywać te bazy. Na pewno też korzystają z, jakich auto, z jakichś automatycznych aplikacji, które dodają tam podcasty. No ale to pokazuje właśnie te różnice między katalogami i, jakby, funkcję tego katalogu podcasty Info, że on poszerza, tak, horyzonty, pozwala wypłynąć podcastom, nawet tych twórców, którzy nie są świadomi tego, żeby dodawać je do różnych katalogów, mm -hmm. żeby zwiększać mm -hmm. swoje zasięgi. Mm -hmm. No tak, spojrzałem nasz podcast, podcasting w Polsce, w którym teraz rozmawiamy, ma numer katalogowy 711. Więc jesteśmy jeszcze trzy cyfrowi, a w tej chwili mówisz, że to już będą, będzie pięć cyferek, prawda? Także to też jakiś wyznacznik jest. Jeśli chodzi o Listen Notes, to rzeczywiście oni nie kasują żadnych danych. I te podcasty, które z naszej bazy zostały skasowane, bo już dawno nie istnieją, ciągle tam istnieją, ciągle są opisy. Natomiast oczywiście to nie znaczy, że tam można ich posłuchać, bo pliki też są skasowane. Natomiast same opisy zostały u nich i wiszą. Bez, bez treści. To znaczy, na przykład miałem taki podcast, który nosi tytuł "Mój odtwarzacz". Zrobiłem go, jego chyba 300 parę odcinków, był muzyczny. No i z czasem został skasowany. Już nie będę mówił, dlaczego, ale po prostu zniknął. Ja go skasowałem. I w tej chwili on w Listen Notes jest do odnalezienia. I można go zobaczyć. Jak gdyby, co tam opis jest, jest link do pliku MP3, który nie działa, bo już tego pliku nie ma. No, jest cała masa takich rzeczy, które, które w tej bazie funkcjonują, natomiast nie funkcjonują już faktycznie. Więc te 9942 kanały podcastów. To prawdopodobnie są wszystkie, które kiedykolwiek były z, z, z zarejestrowane przez Listen Notes. Co znaczyłoby, że u nas jest trochę więcej, tak naprawdę, bo dziś ponad 10 tysięcy już w tej chwili było kiedykolwiek zarejestrowanych. Tylko my nie mamy danych do wszystkich tych podcastów, które zniknęły z naszego katalogu. A, a w Listen Notes no, są te dane, więc może kiedyś uda się to jakoś uzupełnić. Konrad się zgłaszasz, to słucham cię. Znaczy no właśnie, tro, troszkę już mi odpowiedziałeś tym ostatnim zdaniem, bo chciałem się zapytać, czy wy rzeczywiście fizycznie usuwacie te dane, czy tylko je flagujecie jako nie, niedostępne już? Bo tak stanęła mi przed oczami wizja takiego archeologa podcastów, który... Za 20 lat będzie przeszukiwał jakieś stare bazy danych o tym, jak to wyglądało w początkach, mm -hmm. i czy takie dane znalazłby w waszej bazie, czy to już jest po prostu wycięte równostrawą. No właśnie, to do pewnego czasu było wycinane i znikało po prostu zupełnie. Dopiero w momencie, kiedy nasz świetny programista Paweł dołączył do, do naszego zespołu. I pomógł nam to organizować, powiedział, że lepiej tego nie kasować, tylko stworzyć z tego archiwum. Na razie z tego, do tego archiwum nie mamy dostępu takiego widocznego na stronie, ale jest ono tworzone z tych podcastów, które są usuwane już od ładnych paru lat. Więc wszystkich nie mamy. Były wycinane rzeczywiście, tak jak mówisz, do zera, bo jak przestał istnieć, to po prostu znikał i również z bazy danych. Natomiast teraz trafia do archiwum, które, tak jak mówię, jeszcze nie jest widoczne, ale jest. Był też taki projekt, który nazywał się Archiwum, które tworzył Filip Dawidziński bodajże z podcastu Nie tylko dla Orłów. Nie wiem, czy on przestał tworzyć to archiwum, czy nie. No i właśnie, i też jest jedna rzecz, o której warto może powiedzieć, tak już na marginesie. Zapisałem się ostatnio do takiej bazy. To się nazywa Centrum Archiwizacji Społecznej i będę testował, w jaki sposób możemy skorzystać z tej bazy, żeby takie dane archiwalne. Tam umieszczać, bo szkoda, żeby ten kawałek naszej kultury, naszej takiej subkultury, powiedzmy sobie podcastowej, żeby on w ten sposób znikał z przyszłości, no bo, no bo w przyszłości już nie będzie można znaleźć. Żadnych z tych podcastów. A przynajmniej fajnie byłoby zobaczyć opis na przykład takiego kanału, który zniknął powiedzmy w 2007 roku, bo się pojawił, a zniknął. No więc te, te najstarsze są zachowane w jakiejś tam formie takiej informacyjnej przez Filipa właśnie zrobionej, bo on nawet wydał takie dwa duże magazyny. Zrobione bardzo, bardzo ciekawie. On jest grafikiem, więc, więc to dla niego była przygoda, też fajna, że mógł się w ten sposób dołączyć do, do, do archiwizowania polskiego podcastingu. Gdzieś są do odnalezienia te PDF-y. Jakby ktoś chciał, to bardzo proszę, napiszcie do mnie, to, to wam wyślę linka, bo jeszcze gdzieś chyba je mam i są chyba dostępne. Te, te czasopisma, takie, no miało to być czasopismo, ale ukazały się dwa numery tylko. No, takie mieliśmy wielkie nadzieje, prawda, wtedy na początku rozwoju podcastingu. Teraz już nikt o tym nie myśli, żeby tworzyć takie czasopismo, chociaż może taki biuletyn by się przydało zrobić. No, ale formę takiego biuletynu otrzymujecie w newsletterze, więc to jak gdyby chyba zastępuje i te audycje, które tutaj się pojawiają. Zastępują właśnie tak, taką komunikację. No dobrze, to przejdę w takim razie do takich statystyk, o których mówimy co miesiąc. Jest w tej chwili 7000, wczoraj było 7789 kanałów podcastów. Jeśli dzisiaj spojrzymy na, na tą stronę, no to jest 7836, czyli już więcej. To chyba Łukasz, ty zadziałałeś tutaj, tak myślę. Bo Łukasz robi to masowo, często i, i angażuje się tutaj bardzo. Także bardzo bardzo jesteśmy Ci wszyscy wdzięczni, Łukasz, za, to, za tą pracę taką mrówczą. Jest to w każdym razie o 196 więcej niż na koniec kwietnia podczas tych danych, więc tutaj rzeczywiście coś przyspieszyło I, i coraz więcej tych podcastów nowych mamy w katalogu. W maju publikowało 1659 kanałów podcastów, spośród tych, które są w bazie, oczywiście. I jest to więcej niż w kwietniu, bo o 69 aż, natomiast mniej niż w marcu, więc liczba jak gdyby nie rośnie nowych kanałów, które publikują w ciągu miesiąca. Bo to, że mamy 7789 kanałów, to nie znaczy, że wszystkie one publikują. Tylko 1659 publikowało, a opublikowało 7631 odcinków. No i tutaj z, tego, z tych danych można wyliczyć, co ile sekund pojawia się nowy odcinek średnio. Postanowiłem zmienić troszeczkę tą, te, te dane tutaj wyliczeniowe. I wyliczam po prostu, jak często pojawia się odcinek. No do tej pory mówiłem, że 11 w ciągu godziny. Teraz fajnie będzie chyba usłyszeć, że co 350 sekund średnio pojawia się nowy podcast, czyli blisko, jest to blisko 6 minut. Więc tak, co 6 minut pojawia się nowy odcinek podcastu, średnio oczywiście. Tak, słucham, Łukasz, bo się zgłosiłeś. Wywiltrowałem na stronie lisynną.com podcasty polskie aktywne w ostatnich 30 dniach, Aha. żeby tak na szybko. I tam jest liczba 1966. Podaję to jako ciekawe. A, czyli więcej. W ciągu ostatnich 30 dni. No to byłoby dużo więcej, nawet 300 kanałów podcastów, tak by z tego wynikało. Chyba, że one zostały. My je, my je. Chyba, że one zostały dodane na przykład i dlatego to się ta liczba tak zwiększyła, bo mogły być dodane stare, prawda? I one zostały uznane w ten sposób jako aktywne, a mogły być z poprzednich miesięcy dodane. No, z tymi statystykami to nie jest tak łatwo, ale, ale jakieś to dane są, które, które coś tam mówią. No, może nie, nie, nie są to bardzo istotne rzeczy, ale, ale, ale ciekawe, myślę śledzić jak się rozwija czy się rozwija podcasting w Polsce no i to już chyba wszystko więc będziemy powolutku odjeżdżać czy macie coś jeszcze do dodania na zakończenie Konrad no ja również tak chciałem tak. podziękować za, za, za możliwość udziału w dzisiejszej no. audycji no. no tak, tak, to koniecznie też dziękuję bardzo się cieszę i zapraszam do udziału w kolejnych audycjach Podcasting w Polsce. Już opracowałem technicznie to. Mam nadzieję, że to dobrze i wygląda i będzie dobrze brzmiało. Więc zapraszam. Możecie dołączać, możecie dołączać audio, możecie dołączać wideo, możecie dołączać tylko tekstowo komentując to, o czym mówimy. Będziemy tutaj czytać wpisy na czacie. No i cóż, zapraszam na początku lipca, prawdopodobnie ponownie się spotkamy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. przy okazji jeśli ktoś jeszcze słucha no to mogę poinformować że muzyka której słuchacie w tej chwili na no zawsze na koniec odcinka podcastu pochodzi właśnie od Bartosza Klimaszewskiego którego możecie znaleźć na Spotify gorąco zapraszam Sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.